kameralny, ale się ładnie zamyka. Ja lubię, jak rzeczy się tak ładnie zamykają. A w związku z tym, że każdy lubi coś innego w książkach, a nawet ściślej rzecz ujmując, w komiksach to ma w czym wybierać. Zdaniem wydawców rocznie powstaje około 1800 publikacji komiksowych. Oczywiście tylko część zaprezentowano na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, czasem przez samych autorów. Byli u nas na przykład Dominik Szcześniak z Marcinem Rusteckim, Tomasz Niewiadomski, Falałkę, młoda artystka z Krakowa. Na festiwalu spotkaliśmy m.in. Pawła Piechnika, który projektuje murale. Jego pracę można spotkać także w Muzeum na Majdanku czy w Muzeum Pamięci Sybiru. O relacji pani Danuty Pietrzak, która w wieku 14 lat została wywieziona do Kazachstanu w czasie II wojny światowej na zsyłkę razem ze swoim chłopakiem. Na festiwalu pojawiły się także komiksy opisujące historię z Poznania. Jest tutaj komiks o poznańskim czerwcu, bardzo dobra realizacja, zrobiona też przy udziału Ministerstwa Kultury, wtedy z takiego programu Patriotyzm Jutra, a nowszy komiks, który był wykonany na stulecie Powstania Wielkopolskiego, to jest komiks Dziś Powstanie. Kupując książki, czytelnicy często kierują się preferencjami gatunkowymi, a miłośnicy komiksów? Jeżeli ktoś jest namiętnym czytelnikiem komiksów, że przychodzi po prostu i kupuje komiksy tak rysowane w takim stylu, jaki go interesuje. I okazuje się, że na festiwal przychodzi się nie tylko po książki. Jestem w środowisku, więc fajnie wiedzieć, co się dzieje. Przed sekundą dostałam w ogóle podpis od autorek. Darmowe komiksy, bardzo fajna sprawa. Tak nie zdarza się często na festiwalach. Tutaj jest świetna okazja do tego, żeby poznać młodych artystów, którzy rozwijają się i próbują jakby swoich sił w dziedzinach artystycznych. Młodych, ale także tych doświadczonych, Rafała Szłapę spotkaliśmy w trakcie podpisywania, a raczej wyrysowywania autografów. Do każdego sprzedanego komiksu robię wyrys, jako że jestem autorem tych tutaj wszystkich, więc taki zwyczaj. No to jak pan ocenia właśnie ten festiwal organizowany tu w Poznaniu, w bibliotece? Sporo osób przyszło na przestrzeni tych dwóch dni chyba. Fantastyczny, ja już tu jestem trzeci raz. Organizatorzy zauważają, że festiwal przyciąga także możliwością wzięcia darmowych komiksów. A przygotowaliśmy w tym roku rekordową liczbę tytułów, ponieważ na każdą edycję festiwalu przygotowujemy swoje publikacje, swoje ziny we współpracy z artystami. W tym roku było ich 44. Bodajże o 11 więcej niż w roku poprzednim. No i dodatkowo ściągamy jeszcze zeszyty amerykańskie ze Stanów Zjednoczonych. Podobno rekordziści są w stanie wyjść nawet z 60 darmowymi komiksami. W ramach festiwalu można było odwiedzić też wystawy, które odbyły się nie tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej, ale także w Baraku Kultury, na Uniwersytecie Artystycznym i w Bibliotece Raczyńskich. Wioletta Łychtańska-Błaszczak, Puls Dnia.